Prostujemy i pogłębiamy skłon. Podciągamy 4 razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo ładnie. Teraz uczniemy puszki. Zajęcia są przeznaczone dla osób na emeryturze, ewentualnie z różnymi schorzeniami. Dostosowane są do wieku, do schorzeń, jakie te osoby mają. Oparte są na różnych technikach ćwiczeń. Zawierają elementy ćwiczeń rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. W związku z czym nie muszą się obawiać tych ćwiczeń osób ze schorzeniami kręgosłupa, z nadciśnieniem, ze schorzeniami wad serca. Są to wszystko ćwiczenia bezpieczne i indywidualnie dostosowane. Raz jedna, druga. Świetnie się pracuje z taką grupą, ponieważ grupa jest oddana i zdyscyplinowana. Efekty są rewelacyjne. Panie przychodzą i opowiadają o zbawiennym wpływie tego systematycznego ruchu. I w prawo. I dodamy oddech. W górę wdech. I wydech. I broda w górę rośniemy. Wdech i wydech. Ja ćwiczę drugi rok w tej chwili. I muszę powiedzieć, że wszelkie dolegliwości, które dotychczas miałam, minęły. Szczególnie jeśli chodzi o schorzenia kręgosłupa, nadciśnienie, no i psychicznie. Przychodzę do domu odprężona. No i właściwie to, co są ćwiczenia, to mnie ciągnie, że nie ma mowy, żebym miała opuścić, bo po prostu daje mi to zdrowie, ruch lepszy niż kiedykolwiek. Po tychże zajęciach, po tych ćwiczeniach regularnych, oczywiście nie od razu, ale myślę tak po roku, po dwóch, panie są w tak dobrej formie, że wręcz są dumne z siebie, że mogą przetańczyć całą noc i cały tydzień jeździć na nartach. Widzą Państwo, pięciu stoi na kole i ten szósty agresywnie wychodzi do przodu. Tak, tak. Bramka zaliczona. Młody Garpiel, który zamienił nie najlepiej spisującego się Przybysza, zdobywa 11. bramkę. Z zespołem Hutnika uzyskaliśmy na arenie krajowej wspaniałe wyniki. Zdobyliśmy kilkakrotnie Mistrzostwo Polski. Następnie jako młody chłopak trafiłem do reprezentacji Polski i tam rozpoczynałem swoją przygodę od Mistrzostw Świata, grając nieustannie praktycznie przez 10 lat. Uczestniczyliśmy w Igrzyskach Olimpijskich, dwukrotnie na Mistrzostwach Świata, zdobywając brązowy medal. Graliśmy również w Pucharze Świata, gdzie zdobyliśmy drugie miejsce. Nie dane nam było wyjechanie mimo wspaniałej drużyny na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles. Zajęliśmy trzecie miejsce w zawodach przyjaźni, które były zawodami zastępczymi dla tych igrzysk. Jego charakter, ambicja, upór, a przede wszystkim pracowitość, no, doprowadziła go do bardzo dużych sukcesów. Inna sprawa, że miał też, jak przyszedł do Hutnika, dobre wzory, miał na kim się wzorować, ale to go musiało mobilizować również do walki o miejsce, o wygranie rywalizacji z pozostałymi zawodnikami. Wylaliśmy dużo potu na tej sali, graliśmy z światowymi drużynami na tej hali i także z reprezentacją Polski graliśmy tutaj na tej hali. Także bardzo, bardzo miło wspominam. Zdecydowanie utożsamiam się z klubem. Ja mogę powiedzieć, że był taki mecz z Anilaną w Łódź, pojechaliśmy do Anilany bez Fredka, bez Jasia Kozieła i znakomity bramkarz Szymczak mówi tak do trenera: panie trenerze, no to przecież ja nie muszę dzisiaj grać. Jurek w debiucie 9 bramek i wygraliśmy 2 bramkami. Trudno było zawieść tych kibiców, którzy w komplecie na każdym meczu zjawiali się na suchych stawach. Jeżeli nam coś źle szło, kibice nam pomagali i wspólnie żeśmy osiągnęli, powiedzmy, ten sukces, który posiadał Hutnik, posiadała Nowa Huta. Drewniany barokowy kościół został wybudowany około roku 1646. Kryje w sobie wiele skarbów. Otóż od XVII wieku, odkąd kościół ten był w użytkowaniu, składano w nim najróżniejsze dary, które były oczywiście wykorzystywane później podczas liturgii w tymże kościele odprawianej. Przetrwały na przykład tak ciekawe obiekty jak barokowe ornaty w
tym przepiękny barokowy ornat pogrzebowy, czarny, haftowany specjalnym stylem krzyżykowym, przedstawiającym potępione dusze w otchłani z tańczącymi szkieletami na trumnach. Ornat przedstawia przede wszystkim motywami swoimi śmierć, która niejednokrotnie była malowana w charakterze kościotrupa, czaszki, ale przede wszystkim ma swoje odniesienie religijne. Nawiązuje do męki Pana Jezusa, do Jego śmierci różnymi oznaczeniami. Przede wszystkim są uwzględnione na nim narzędzia męki pańskiej. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej Cudownej, do którego pielgrzymowali mieszkańcy. Między innymi górkę kościelnicką zwano też Wrzodową Górką, ponieważ podczas jednej z licznych zaraz, które trapiły mieszkańców dawnych wieków, okazało się, że tutaj właśnie chorujący przybywali do kościoła. Tu modlili się właśnie przed tym obrazem Matki Boskiej, chorujący na zarazę mieli doznawać oczyszczenia.